Okej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Admiros, a przed wami drugi odcinek z gry Miał Fort, albo Fort Miał, jakoś tak, tak się ta gra nazywa. Tak więc, moi kochani, dzisiaj zbudujemy sobie znowu fort. Już od razu na samym początku mamy trzy koty z lewej strony, trzy koty z arbuzem na głowie oraz z drugiej strony to samo. Pisaliście różne komentarze pod poprzednim odcinkiem, było bardzo fajnie. Poczytałem je sobie, pisaliście na przykład, że budowaliście forty, ale nie takie, raczej tylko z krzeseł, ze stołu, coś takiego, nie takie zaawansowane jak w tej grze, gdzie tutaj fotele, lampy, telewizory i taki wielki fort tworzymy. Bardziej tworzyliście takie mniejsze forty w dzieciństwie. Bardzo fajnie, pisaliście mi też porady, że na te koty z arbuzem na głowie dobrze jest używać szczotek po bokach. Tak więc dzisiaj sobie to wypróbujemy, te szczotki. Ale pierwsze co zrobimy, to chyba pójdziemy na dół poszukać. Mamy 135% baterii, więc uważam, że warto będzie troszeczkę poeksplorować. Zobaczmy, czy mogę coś wziąć stąd. To jest dobre pytanie. Post 100%, okej. Dobra, mamy 135, więc możemy sobie jedną z tych rzeczy wziąć. Coffee table, 4 hit pointsy, ale kosztuje dużo to niestety czasu, 35, ale może się przydać, tak uważam, 4 hit pointsy. Okej, okay, I can see more cards getting ready to pounce. Okej, okay, dobra, mamy to, coffee table, razy 2 w dodatku, wow, 1, stół do kawy, no to niezłe wykorzystanie stołu do kawy tutaj będziemy mieli. Dobra, czas 80. Ok, musimy coraz bardziej zaawansowany fort budować. Tyk, idealnie. Lampa na głowie. Będzie nas chroniła. Tak, i tutaj po bokach. Pyk. Na razie jest łatwo, a obstawiam, że dalsze poziomy nie będą już takie łatwe. Dobra, czy mogę to, czy może bardziej powinienem to ustawić? Zastanawiam teraz. Dobra, zobaczymy. To może nie wypalić. Fort wygląda fajnie, ale myślę, że będzie jego konstrukcja dość krucha. Dobra, sprawdźmy, zobaczmy co się wydarzy. Jeden kot, drugi, okej. No i niestety jeden nas dopadł. Nie sądziłem, że aż tyle ich wyleci. No kurczę, 3-3. Niby tak niedużo, ale jednak dużo bym powiedział. Dobra, to odłóżmy może. Połóżmy tu jakieś poduchy. Chociaż nie, wiecie co, patrzcie, w ogóle też jest taka fajna opcja, zobaczcie. Możemy wszystko zburzyć za jednym zamachem. Myślę, że inaczej sobie to troszeczkę rozegramy. Mianowicie, pyk. Pyk. Tutaj jakiś fotel siądzie. To na górę. Boże, to będzie taka dziwna konstrukcja. Nie, nie. Wait! Boże, mój fort! Mam jeszcze ten pistolecik tak swoją drogą i skrzyneczkę, więc to będzie też można jakoś wykorzystać. Dobra, burzymy to jeszcze raz. Nie, to musi być naprawdę mocny fort. To musi być coś, co wytrzyma wszystko. Zacząłbym od czegoś prostego właśnie. Czegoś, co mało miejsca zajmuje. Plus jeszcze jakaś lampa. Jedna miotła. Druga. O kurde. Czy to w ogóle będzie w stanie? Czy to jest dobry pomysł? Zastanawiam się, kurczę. Może tak? Albo dwa pięterka takie zrobimy. To będzie dość kruchy fort chyba. Czy mogę jeszcze dwa te? 35, nie mogę jeden. To chyba bardziej się opłaca dwa fotele. Albo fotel na górze. O, to jest dobry pomysł. O ile będą równo atakować. Dobra. To będzie chyba najsłabszy fort, jaki wykonałem, ale dobra. Wygląda fajnie. No. Zły pomysł. Koty nas zaatakowały. Dobra, musimy to jakoś inaczej zbudować. O, tutaj dostałem jakąś wiadomość. Okej, dobra, zobaczcie sobie, co zbudowałem. Tutaj jakąś wiadomość dostałem na Facebooku i zrobiłem moje cięcie, ale zobaczcie, co zbudowałem. Ten fort ma szansę przetrwać. Go! Ja wierzę, że się uda. Dobra. Te koty niszczą wszystko na hita. No dobra, mój fort nie przetrwał. Znowu. Come on. Co powinienem zrobić? Usunąć to i wstawić lampę? Te koty niszczą wszystko. Dosłownie wszystko. Na hita. W ten sposób? Dobra, spróbujmy.
Kurde, ale było blisko. Było blisko, bo ten jeden kotek tutaj się do nas dostał, ale... Bo to i tak na hita wszystko idzie, no to nie ma sensu tutaj jakoś więcej... Lampeczkę mogę sobie najwyżej postawić. Może tak jakoś pod kątem? Zastanawiam. Od góry na pewno potrzebujemy ochronę i jakąś fajną. Fotel i fotel. Raz, dwa, trzy. Dobra. Ma szansę to przetrwać, nie wygląda to zbyt stabilnie. Ale... Okej. Najbardziej, wiecie co? To był najbardziej słaby fort, jaki zrobiłem. Wyglądał słabiutko, przetrwał. Super. Dobra, mamy nowy chapter. Okej. Test subject, dog. Test subject, cat. Yes. Okej. Czyli co, ten dziadek robi jakieś eksperymenty na piesełach i kotełach? Ciekawe. The best option? Not for now. I robił, aha, on robił eksperymenty na kotach. Studiował Studying Animals, czyli coś o zwierzętach. Okej, nigdy nie miała psa jego, ta babcia. Cats, in order to hand, they nearly perfect. Myją się same. Nie używają toalety. Also realize that dogs would need a lot more... Taking care. Aha, psy potrzebują więcej opieki. Trzeba je... Trzeba z nimi wychodzić, myć się i tak dalej. Każdego dnia. Okej. Dobra, spoko. Czyli co, eksperymenty na kotach. Dlatego tutaj są takie dziwne koty na strychu. They keep coming first. Okej. Mamy jakiegoś nowego kota. Fioletowego. Nie wiem, co on robi. Mamy też paczkę. Co dostaliśmy w paczce? Bounces away any cats that come. No wypróbujmy. Pyk. Use drop the mystery balloon. Aha, dobra, to dopiero będę mógł jak już zbuduję fort. Okej, burzymy to, co zbudowałem. I robimy jeszcze raz. Dwa stay, dwa stay. Okej, nie ma ich tutaj za dużo. Czasu mam sporo, więc powinienem przetrwać. Ale mam wrażenie, wiecie co? Wiecie co wam powiem? Że ten fioletowy kot to będzie jakiś grubasek na pewno. Ja coś czuję, bo to jest zbyt podejrzane, że mamy tak mało, tak dużo czasu, a wychodzą tylko 5 kotów, co nie? To jest podejrzane. Myślę, że to jakiś grubas będzie nas chciał zaatakować. Dobra, robimy prawie tą samą konstrukcję. O nie. W sumie to nie. Come on, mój fort się rozsypał. Nie. Dobra, jeszcze raz. Pyk. Pyk. Jakaś lampeczka. Możemy tak to... Come on. Tak to możemy zrobić. Pyk. Pyk. Cały czas jak słyszę ten deszcz za oknem w tej grze, to wydaje mi się, że u mnie ten deszcz pada za oknem. Ale tak nie jest. Dobra. Pyk. Pyk. Dobra, to nie wiem, czy to nie ma szans, ale dobra, spróbujmy. Zobaczmy chociaż tego wielkiego koteła, wow! Wielki różowy koteł. No i przetrwałem. Zwycięstwo, plus 10 minut. Okej, no to było całkiem proste, szczerze mówiąc. It's not hard to see when this guy is about to pounce. Unfortunately, for me, he burges through my... Defenses, like they're nothing. Czyli przedzierają się przez moją obronę, jakby to było nic po prostu. Wow, to niezły koteł. Myślę, że zaraz tutaj nam się... Okej, jakiś pikacz nam się włączył. Mam nadzieję, że tutaj zaraz będę mógł... nowa dostawa. Mam nadzieję, że będę mógł tutaj zaraz eksplorować więcej pomieszczeń. Jestem ciekaw, czy... To jest na takiej zasadzie działa, że trzeba wszystkie rzeczy wykupić, żeby dostać się do kolejnego pomieszczenia. Chyba tak. Pick up, zobaczymy, sprawdźmy. W
Room clear. Bonus. Okej, za wyczyszczenie jednego pokoju dostaliśmy bonus w postaci dodatkowych minut. Ej, to mi się podoba. No i to jest coś fajnego. Dobra, no to jeszcze raz. Coś, no dobra, zawsze zaczynam od tego, bo jest najłatwiej, ale możemy to zrobić troszkę inaczej teraz. Na przykład rozstawić to szerzej. Jakiś coffee table tutaj, taktyczny. Albo dwa najlepiej. 70 minut jeszcze mamy, wow. Się powinno nam fajnie tutaj rozłożyć. Okej, 7-7, to są zwykłe koty, one tutaj raczej szkody mi nie zrobią. Okej. Boom, obronimy teraz. Bronimy się po raz kolejny. Pam 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 pam. Okej. O! Oj! Aj! Dobra, przetrwaliśmy. To było całkiem proste. Całkiem łatwo poszło, ale coś tutaj dostaliśmy. Chapter numer 6. Tu jakaś konstrukcja maszyny weszła. Previews, okej, czyli będzie maszyna do eksperymentu nad kotami. Basement, dobra. Dobra, mamy co teraz, jakie koty? W ogóle tutaj zasłaniam jednego kota. Mamy tak, zwykłego, grubasa, tutaj jest, wy nie widzicie, tutaj na mojej głowie jest ten jeszcze, właśnie ten z arbuzem, to są cztery z arbuzem, okej. Wow. 115 minut. Aha, bo już mam trochę tutaj przedmiotów położonych. Łącznie mamy 200, więc spoko. A czy odblokowało mi się jakieś nowe pomieszczenie? To niezła obrona. Boom. Dobra, jestem ciekaw, czy odblokowało mi się jakieś kolejne pomieszczenie tutaj. Explore. Co? Co tu robią koty? Maybe I find light bulb somewhere of the dark rooms. Siedzą sobie koteły. Okej. W jakimś pomieszczeniu może uda nam się coś tutaj odnaleźć, ale kurczę, nie wiem właśnie, nie wydaje mi się, żeby mi się udało. Jakiś włącznik światła. Dobra, i sprawdźmy teraz tutaj. Dobra, te drzwi są zamknięte. Włącznik światła. Wątpię, aby mi się udało to znaleźć, ale kurczę. Smells like a million cats. Ach, nie kotami. Okej. Dobra, myślę, że możemy wracać na górę i dalej próbować coś. Może jak uzbieramy więcej baterii, to się odblokuje kolejne pomieszczenie. Chociaż kurczę, nie wydaje mi się, żeby to działało na tej zasadzie. Coś tam widzę, ale... Jakiś włącznik światła? Mech, nie wydaje mi się, żebym coś takiego tutaj widział, ale wydaje mi się, że te pomieszczenia odblokujemy jako kolejne. Włącznik światła, nie widzę czegoś takiego. Dobra, wracamy do bronienia się przed kotami. Looks like he's found. Dobra, okej. Grubas idzie na początek. Co to w ogóle? Aha, protects against fatter cat, czyli przed grubymi kotami nas to chroni. Trzeba będzie to jakoś umiejętnie rozłożyć. Możemy to zrobić w ten sposób, czego jeszcze nie robiłem w sumie. Tak. 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 Pięknie, to będzie piękna konstrukcja. Jeszcze lampę tutaj dołożymy. Pyk. O kurde, nie. Muszę to użyć, bo on tutaj będzie biegł, grubasek. Nie będzie atakował. Dobra, spróbujemy. Ui, boom. Okej. Dorwał mnie. No, niewiarygodne. Okej. To był zły pomysł z tymi fotelami. Ale ta lampka na pewno się przyda. O! To już wygląda o wiele lepiej. Pyk. Pyk. Raz i może tak bardziej. O! Genialne! Przecież to będzie mnie chroniło przed kotami. I przed grubasem też. O.
Dobra, idealny fort. To musi przetrwać. Okej. Coś jest nie tak, coś jest nie tak. Chyba jednak trzeba to zburzyć i jeszcze raz zbudować ten fort. Bo wydaje mi się, że te pułki, one zbyt dużo kosztowały. A nic praktycznie mi nie dały. O, nawet się troszkę zrymowało. Ale piękny fort, no to już jest po prostu arcydzieło. Proszę, aby to... Dobra. Trzyma się. Trochę bliżej, jest idealnie. Kurde, wszystko co miałem, no telewizor ewentualnie mogę jeszcze tutaj jakiś rzucić. Dobra, to już musi przetrwać, jestem pewien, że ten fort da radę. No... Okej, okay, udało się. Wow, zwycięstwo, plus 15 minut. Jej! Było spoko, tylko że właśnie, to jest problem ten, że... Chciałbym poeksplorować kolejne pomieszczenia, ale... Ale się nie da. Jakiś przełącznik, cokolwiek... Mam tutaj klikać, czy nie? Się pogubiłem. Można to naciskać, okej. Podejrzane, bym powiedział. I tu mam jakiś przełącznik, ale nie... Wow! Uruchomiłem coś. Żarówkę znalazłem. Boże, żarówka tam była ukryta. Ej, no nie wiedziałem, że to trzeba... Tak po prostu sobie randomowo kliknąłem. Udało się. Dobra, no to co? Go, żarówka. Myk! Mamy kolejne pomieszczenie. Udało nam się. Udało nam się. Na... Yes, now I can see what I'm doing. Okej. Okay. Okej. Okay. 5 hit pointsów. Puchar. Zyskuję plus 1 HP every round it survive. To up to maximum plus 2. Jakiś kwiatek? Czy mogę kibelek? Okej. Okay. Poduszka. Chyba to będzie najlepszym rozwiązaniem. Puchar. Wygląda dość solidnie. Dobra. Go zburzenie. Pięknie. Dobra, i budujemy od nowa. Tylko od czego by tu zacząć teraz? Dobra, chyba fotele są całkiem spoko rozwiązaniem jak na początek. Wypróbujmy te puchary. Oj, teraz to. Nie, co ty robisz? Masz to trzymać. O. No dobra, powiedzmy, że wygląda to dość stabilnie. Jeden, drugi. Połóżmy to tak równiutko. O, idealnie, super. Miotły jakieś się przydadzą na te skaczące koty na pewno. Ej, tu w ogóle patrzcie, miejsce się zrobi na lampkę. No coś pięknego. Dobra, bronimy się, zobaczymy czy uda się to przetrwać. Pam, pam, pam. Tu, 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 tu. Nie. Nie udało się przetrwać. No niestety, czegoś tutaj brakuje w naszym forcie jeszcze. Te puchary są, okej, okay, one są spoko, tylko że one... Burzymy to. One są spoko, tylko że... Tak jakby nie mogę ich wykorzystać pełnego potencjału. Dobra. Lampeczka na głowie oczywiście. Fotel. Fotel. Pyk. I jakieś miotły, bo te buchary i tak przetrwają. Dobra, spróbujmy. Może to zadziałać.
Tu. Aha. Nie zadziałało, niestety. Puchary, no spoko, ale są strasznie lekkie i te koty bez problemu mogą tam się przez nie przedrzeć. Co by tu zrobić? I one najpierw zniszczyły fotele. Jednak za nisko, no okej. Dobra. To dobre rozwiązanie. Nie mam już czasu, okej, dobra, to na pewno nie przetrwa. Ale próbujemy. Pum. No tak myślałem, że to nie ma szans tutaj. Być mam jakieś, nie mam więcej przedmiotów, dobra. Jeszcze raz zburzymy. Ostatnia próba, jak się nie uda, to będziemy kończyć. Może w ogóle tych pucharów nie muszę używać, co nie? Ile tyle są? 3 z tej, to będzie 2. I tak będzie 3. I zostało mi jeszcze dużo czasu. Teraz tylko te od góry, żeby jakoś tutaj mi nie przeszkadzały. O Boże. To wytrzyma? Najdziwniejsze forty zawsze działają. Dobra, próbujemy. Okej. Tu. Nie! Wow! Udało się, przetrwaliśmy. Jejku, widziałem. Najdziwniejsze forty zawsze działają. Zawsze, naprawdę. Okej. Znaczki pocztowe. Okej. Znaczki pocztowe. Tylko co on tu chciał zrobić? Się zastanawiam. Kiedy pierwszy raz się przeniosłem do tego domu, znalazłem sekretny gabinet za lodówką w kuchni. Okej, jakieś znaczki i stare monety. No dobra. Okej. I can see more cats getting into pounds. Dobra, spróbujemy sobie jeszcze to przejść, chociaż jedną próbę taką zrobimy. Oczywiście dostałem prezent, którego nie używam. Bo nie wiem, tak mi się wydaje, że nie są jakoś mi super tutaj potrzebne te prezenty. Daję radę bez nich, więc wydaje mi się, że jest okej. Pyk. Dobra, najdziwniejszy fort. Może się uda, może przetrwa. Próbujemy. Wow. Zwycięstwo, no dałem radę, jakim cudem? Nie mam pojęcia, ale się udało. I can see some more cats get ready to pounce. Okej, na końcu będzie gruby kat. Dobra podpowiedź. Dobra, myślę, że w tym miejscu możemy sobie zakończyć taki odcinek, jak fajnie wyszedł. Tak więc standardowe, jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. I to tyle, trzymajcie się, do zobaczenia, do następnego odcinka. Cześć!